Pewnie nie będziemy więc przedłużać, bo dzieci marzną, chcą się rozgrzewać, chcą przystąpić do rywalizacji, a więc otwieramy kolejną edycję turnieju z Erlika, z Orlika na stadion, finały wojewódzkie. Przed nami 8 zespołów. No już się zaczęło dziać, wielkie finały z Orlika na stadion, wojewódzkie finały. Jeszcze raz chciałem podziękować za zaufanie, jakim obdarzyliście nasze miasto, a szczególnie Orlika przy ulicy Dworskiego, dając nam ten zaszczyt organizowania tych wszystkich 6 finałów tutaj w Przemyślu przy ulicy Dworskiego 98. Dzień dzisiejszy to jest otwarcie i tak jak widzimy w tle rozpoczyna drużyna z Krosna z gospodarzami, drużyną Świętego Mikołaja składającą się z dziewczynek z tego właśnie Orlika. Dzisiaj gramy turniej dziewcząt U13 kategoria. Jutro U14 dziewcząt, w środę U15 dziewcząt, za tydzień, czyli 4 U13 chłopców, 5 listopada U14 chłopców i 6 listopada zakończamy kategorią U15 chłopców na naszym Orliku przy ulicy Dworskiego. Serdecznie zapraszamy. Wszystko zawsze zaczyna się o godzinie 9. Powiem tylko, że były turnieje lokalne, potem były powiatowe i kończyliśmy regionalnymi, które wyłaniają finalistów, właśnie tych, których widzimy w tle. Jestem Amelia Smykla z Baranowa Sandomierskiego. Amelia, gratulacje. Wygrywacie turniej z Orlika na stadion. Finał wojewódzki. Jak się czujecie po tym ostatnim meczu? Super i to jest dla nas wszystkich z nas spełnienie największych marzeń. Jasne, finał trudny, no bo różnie było. Tak, trudny. Też zremisowaliśmy pierw z drużyną, z którą wygraliśmy później. Warto się za nami bić. Tak, wiemy. Bardzo dobrze. Mirosław Smykla, w sumie jestem trenerem, współzałożycielem i prezesem Gminnej Akademii Sportu. To jest takie nasze stowarzyszenie w Baranowie Sandomierskim, gdzie 4 lata temu powołaliśmy takie stowarzyszenie na potrzeby tak naprawdę dzieci i mieszkańców. Więc tutaj Amelka wcześniej powiedziała, że jesteśmy taką drużyną z podwórka. No nie do końca gramy w Lidze Młodzika, trenujemy 2 razy w tygodniu, 3 mecz ligowy. Amelka też jest w dziewczęcej drużynie zawodniczką resortową. Bardzo systematycznie trenujemy, z każdym rokiem no, wyglądamy coraz lepiej, co pokazaliśmy dzisiaj. I to Amelka w roczniku 2012 z dziewczynami z 2011 roku dała radę, więc no, myślę, że idziemy w dobrym kierunku. To fantastyczna rzecz. Bardzo dziękujemy organizatorom za to, że zaufali nam, za to, że zauważyli, że miasto Przemyśl może zorganizować taki turniej. To ogromna promocja nie tylko w mieście, ale i promocja regionalna piłki nożnej, młodzieży, która może w ten sposób pokazać też swoje umiejętności, ale i tą pasję, którą w jakiś sposób rozwija. Chłopcy, ja Wam życzę udanej zabawy, bo piłka nożna to przyjemna gra. Strzelajcie dużo goli i niech wygra najlepszy. Dobrze się bardzo grało. Myślę, że przeciwnicy w grupie nie byli za bardzo wymagający. A później w półfinale już było coraz ciężej. Nie grało się łatwo, no ale poradziliśmy sobie. A bardzo fajnie, wszystko fajnie zorganizowane. Wszystko, co trzeba, to jest. Fajnie wszystko. Chcieliśmy wygrać, ale niestety się nie udało. Stal okazała się lepsza. Dostaliśmy dużo bramek. No i niestety, nie udało się. Dojdź do niego! Dojdź do niego! Brawo, Kacper, brawo! Dawaj, masz!
No, najcięższy był ostatni mecz, a resztę mecze no, nie były łatwe, no, ale daliśmy radę. No fajnie, że wygraliśmy, no fajnie pojechać 3 rocznikami, no i zadowoleni jesteśmy. Z Orlika na stadion to nowy pomysł, jak Ci się podoba? Myślę, że fajna forma, coś innego niż zawsze. Jak Ci się grało dzisiaj w turnieju? Dobrze bardzo, tylko kurde szkoda, że w finale już nie wygraliśmy. Ale trafiliście na mocnego przeciwnika, co Ty powiesz o nim? No jest bardzo dobry, w lidze też normalnie jako drużyna się spotykamy, ale to jednak jest SMS, a my jesteśmy szkołą, więc to pewnie było tak z góry już przesądzone. No właśnie, powiedz coś o swojej drużynie. Czy to jakaś ekipa taka, która zawsze gra ze sobą, czy to taka zbieranina trochę? Znaczy, wszyscy gramy w Stali Mielec i tak się trafiło, że chodzimy do jednej szkoły. I nie jest to z przypadku, tylko jakoś tak wyszło. Jasne. Turniej z Orlika na stadion, pierwszy raz. Jak Ci się podobało? Bardzo fajny, no mamy szansę pojechać na Narodowy, mieliśmy. Jedziemy w formie obserwatorów, ale bardzo fajnie. Krasno! 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 W tej stronie, tak więc poczekajcie jeszcze moment.